Pediatrzy z Hiszpanii. Dzieci przechodzą COVID-19 bez objawów 8 razy rzadziej niż dorośli. Dzieci przechodzą COVID-19 bez objawów 8 razy rzadziej niż osoby dorosłe, wynika z wniosków Kongresu Hiszpańskich Lekarzy Pediatrów zorganizowanego przez Stowarzyszenie SEPAP. W trakcie wydarzenia, przeprowadzonego w formie wideokonferencji przez Hiszpańskie Stowarzyszenie Pediatrii i Opieki Zdrowotnej Pierwszego Kontaktu SEPAP, podano, że dzieci nie tylko rzadziej chorują na COVID-19, ale też bezobjawowa forma przebywania tej choroby jest u nich sporadyczna. Według uczestniczącego w kongresie Federico Martino na Torresa, pediatry z Uniwersyteckiego Szpitala w Santiago de Compostela, analiza kilku tysięcy przypadków zachorowań na COVID-19, jakiej podjęli się lekarze z Galicji, na północnym zachodzie Hiszpanii, dowodzi, że dzieci nie są cichymi przekaźnikami wirusa. Torres wyjaśnił, że przeprowadzone dotychczas badania u dzieci oczekujących w szpitalach tego hiszpańskiego regionu na operację wykazały, że przebycie COVID-19 bez symptomów, takich jak kaszel czy gorączka, jest u nich 8 razy rzadsze niż u dorosłych. I to dzieciach jako cichych nosicielach wirusa SARS-CoV-2. Dr Luis Sanchez Santos, inny pediatra biorący udział w wideokonferencji, relacjonowanej m.in. przez portal Redacción Medica, potwierdził obserwację Torresa. Dzieci nie należą do grupy chorych zakażających w sposób bezobjawowy. One same rzadziej przechodzą COVID-19, wyjaśnił Santos. Obaj hiszpańscy pediatrzy wskazali, że wraz z nasileniem się epidemii upowszechniły się w mediach społecznościowych nieprawdziwe informacje na wiele tematów dotyczących infekcji koronawirusem. Zaznaczyli, że jednym z nich jest i to dzieciach jako cichych nosicielach wirusa SARS-CoV-2. Uczestnicy wideokonferencji przypomnieli też studium przeprowadzone na grupie blisko 2000 pacjentów w Katalonii, z którego wynika, że dzieci przechodzą bezobjawowo COVID-19 6 razy rzadziej niż dorośli. Uczestnicy kongresu SEPAP przypomnieli, że opublikowane w sierpniu badanie katalońskich wirusologów było używane przez Ministerstwo Zdrowia Hiszpanii jako jeden z argumentów przemawiających za przywróceniem działalności placówek oświatowych w tym kraju w dobie epidemii,